Siemanko.pl, cześć Wam wszystkim, witam w tym ostatnim, jakże przeze mnie oczekiwanym, 24 dniu kalendarza adwentowego. I cóż, tutaj się przyglądam, kurczę, dwa czołgi na ikonce, więc sobie sprawdźmy. I co się okazuje, że mamy jakby dwie oferty, może jeszcze, zaraz właśnie, żeby Wam, kurczę, to wytłumaczyć dokładnie. Wróćmy najpierw tutaj i ostatnia oferta w kalendarzu adwentowym. I mamy dwie oferty. I co jest ciekawe, może najpierw przeczytam, że będziemy mogli, te dwie oferty nie są tylko ważne przez 24 godziny, a aż od dzisiaj do 19 stycznia można to będzie kupić. No i dobra, i teraz sobie może kliknijmy, widzimy tak, T3485M i Gross Traktor Krab, niemiecki czołg średni i ten premium tutaj szóstego poziomu. Co tutaj ciekawego? Dobra, zerknijmy sobie może najpierw na tego T3485M. Dostajemy miejsce w garażu i 1700 zł plus konto premium 30 dni. To jest taka oferta, a ta druga oferta mamy tutaj tego Gross Traktora, niemiecki czołg średni trzeciego poziomu, miejsce w garażu, 4,5 tysiąca złota i konto premium 30 dni. Powiem tak, no ceny nie zaskakują, są tak jak zawsze, czyli że mniej więcej wychodzi to wszystko, że kupujemy, no tak, kupujemy po prostu. 127,99 kosztuje ten zestaw, a ten zestaw kosztuje dokładnie tyle samo, czyli 127,99. No powiem tak, oferta raczej, kurczę, no nie wiem, no tyle tylko, że to złoto dodają tutaj 1700 i 30 dni, tam troszkę więcej tego złota dają. Co wam powiem o tych czołgach? No, czy się oferta jest dla kolekcjonerów, bo te czołgi to tak naprawdę nie przedstawiają sobą w sumie niczego jakiegoś takiego konkretnego. Może najpierw przejdziemy do tej trójki trzeciego tieru tego Gross Traktora. Trzeci tier. 6 w załodze, 44 km na godzinę prędkość. Co my tu mamy? Pancerz kadłuba, no 14 mm, 8 mm, 8 tył. Pancerz wieży 14, 8,8 na trzecim tierze, no wiecie, słaby ten pancerz troszkę jakby, nie? Co tu jeszcze ciekawego? Działo 7,5 cm i co no tutaj ma ciekawego? Obrażenia 110 na zwykłych, 175 na tych burzących, penetracja 43,87 na trzeci tier, jak to wystarcza w sumie ta penetracja. Szybkostrzelność 10,91 na minutę. Długo się ładuje, prawda? Gdzieś około 5 sekund, pod 6 sekund podchodzi praktycznie czas przeładowania. Nie wiem, przy tych obrażeniach 110, 43 penetracji, jeśli strzelać na zwykłych pociskach. I 6 sekund czekać na przeładowanie. No cienko to by wszystko wyglądało. Co jeszcze? Zasięg widzenia 330, zasięg sygnału 345 metrów. Powiem wam tylko tyle, że jedyny plus w tym Gross Traktorze, jaki tutaj mi się udało przyuważyć, to jest depresja lufy, czyli minus 12%. To już jest naprawdę bardzo fajnie i do góry plus 60%, to kurczę, to jest dobry wynik ten tutaj, nie? No ale oprócz tego to raczej tutaj nic ciekawego nie można o nim powiedzieć. A ten czołg T3485 to jest tier 6 i co tutaj mnie uderzyło właśnie, że powiem wam tak, na tierze szóstym on ma działo z obrażeniami 120 do 200 HP i penetrację 95-158 mm. No powiem wam, że
że jeśli na przykład losowania tego czołgu, nie wiem jak go losuję, ale jeśli by go do ósemek losowało na randomach, to powiem wam, że z tą penetracją to jest czołg dla masochistów, że tak powiem, no bo po co mi czołg premium, skoro trzeba z niego strzelać złotem, prawda? No, czołg premium się kojarzy z tym, że się zarabia na tym, a nie gra się tylko dlatego, żeby grać. Okej, okay, no. Szybko strzelność 11,54, zasięg widzenia 350 metrów. No tutaj mamy to działo akurat, obrażenia 160, penetracja 126. Na ósemki może być problem. Z siódemkami może sobie jeszcze poradzić, z ósemkami już by miał ciężko. Matylda przecież ma 110 penetracji, a jest na piątym tierze, prawda? Także no kurczę, no nie wiem, ale tutaj akurat te czołgi jakoś mnie nie powalają swoją specyfikacją. Okej, no dobra, to taka tylko informacja, to już teraz kto będzie chciał, to sobie kupi, wiadomo, no, bo to jest praktycznie po to, żeby dla kolekcjonerów, no tak, powtarzam od początku, tylko i wyłącznie, bo raczej tutaj, no gra nie będzie ciekawa tymi czołgami, jeśli ktoś by chciał się nimi bawić, tak naprawdę, no według mnie, nie wiem, no może być inaczej, ktoś kto opanuje te czołgi, to pewnie może i dobrze tym grać, ale to nie, no tak, powiem wam tak, T3485M to jest czołg dla masochistów. A ten Gross Traktor na trzecim tierze, ten Gross Traktor, kurczę jak, no nie wiem, no ale 950 zł kosztuje. Przy tym pancerzu, trzeci tier i 6 sekund czas przeładowania działa, które ma 110 obrażeń i 43 penetracji. No nie wiem. No tylko tyle, że ta oferta jest ważna do 19 stycznia, także mamy dużo czasu na to, żeby się zastanowić. To tyle. Nie powiem tak. To decyzja należy do was, jak sobie kupicie po prostu. No nie wiem, ale powiem tylko tyle, że moja opinia o tym jest taka, że po prostu szkoda kasy na to. Dobra, no to by było na razie tyle. Cześć, do następnego filmiku.